Szanowni Państwo, witamy serdecznie. Państwo wiecie, że w ostatnim czasie dużo mówimy o bezpieczeństwie na stadionach. Przypomnę, ustawa naszego autorstwa, Platformy Obywatelskiej, naszego rządu z 20 marca 2009 roku była zupełnie nowatorska. Tak jak dzisiaj wszyscy mówią, po złych zdarzeniach w tym roku i nie tylko, że ona miała wzory angielskie. Tak, ona ma wzory angielskie, chodzi o jej przestrzeganie i żeby realizować jej zapisy, konsekwentnie realizować jej zapisy. Niemniej jednak, ze względu na to, iż w ostatnich 3 latach widzimy wzrost niektórych zagrożeń za statystykami policyjnymi nawet o 20%, to jest alarmujące i spowodowało, że musieliśmy po tych analizach, zajmujemy też stanowisko jako Platforma Obywatelska Gabinet Cieni. Było spotkanie Gabinetu Cieni w Lublinie, gdzie referowaliśmy jakby to po analizie, co dzisiaj jest największym zagrożeniem i w konsekwencji, co trzeba zrobić, żeby jeszcze poprawić po tych zdarzeniach gorszących absolutnie tą ustawę. I dzisiaj ją Państwu oddajemy do rąk. Złożymy do laski marszałkowskiej w najbliższym czasie ten druk, który do Państwa rąk oddajemy. Po pierwsze, my zauważyliśmy, że w ostatnich 3 latach, trzeba to politycznie stwierdzić, rządzący stworzyli takie przyzwolenie trochę dla kiboli. Co najlepiej obrazuje fakt wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, który po zdarzeniach na stadionie Lecha Poznań, po ostatnim meczu ligowym, Państwo pamiętacie, raz powiedział, że w tej chwili będzie bezwzględna walka z chuliganami stadionowymi, a z drugiej strony mówił i dziękował za kilkadziesiąt fantastycznych opraw na mecze. Nie wiem tylko, czy zorientował się pan premier Morawiecki, że mówi dokładnie do tej samej grupy kibiców. W większości to są te same osoby, zorganizowane. Tym samym ci kibice u PiS kupili sobie taką bezczynność przez ostatnie 3 lata. Stąd też mamy absolutnie wzrost tych sytuacji związanych z przestępstwami, wzrost o 20%. Tutaj, jak analizowaliśmy, przede wszystkim chodzi o takie obszary jak i takie zachowania, jak zakrywanie twarzy, wnoszenie ładunków wybuchowych, pirotechnicznych, jak również wdzieranie się na teren rozgrywanych zawodów sportowych. Tych 3 rzeczy od 2009 roku do 2015 praktycznie żeśmy nie notowali. No ale rozumiem, że kiedyś komuś się spodobało z PiS-u, że kibice stołecznej drużyny napisali wielki transparent. Donald Matole. Twój rząd obalą. Twój rząd obalą kibole. I to tym sobie, zdaje się, ci kibice na te 3 lata kupili i to było ich alibi. Szanowni Państwo, mieliśmy Euro 2012 w Polsce. Przy okazji tego wielkiego piłkarskiego święta powstało bardzo, bardzo dużo nowych stadionów. Stadion Narodowy, stadiony w Gdańsku, stadiony w Poznaniu, stadiony w Krakowie i wielu, wielu innych miejscach. Przy okazji tej wielkiej imprezy zbudowaliśmy 2600 orlików. I mamy takie marzenie, mamy takie chęci, żeby te stadiony były bezpieczne, żebyśmy mogli wspólnie ze swoimi rodzinami bezpiecznie i w przemiłej atmosferze oglądać widowiska sportowe. A to niestety ostatnimi czasy się nie dzieje. Mówimy o naprawdę niewielkiej grupie chuliganów stadionowych, którzy w trakcie meczu odpalają pirotechnikę. Doskonale Państwo pamiętacie sceny ze Stadionu Narodowego w trakcie Pucharu Polski, gdzie, przypomnę, połowa trybun była zapełniona dziećmi, którzy tego samego dnia brali udział w finale o Puchar Tymbarku. Naprawdę
małe dzieci, które przyszły oglądać swoich starszych kolegów. W pewnym momencie stadion był tak zadymiony, że nie było nic widać. No i niestety wiele osób w panice z tego stadionu uciekało. My wprowadzając tą ustawę, wprowadzając poprawki do naszej ustawy, chcemy zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Ale oczywiście nie stanie się to, nie zrobimy tego sami. Tak? Potrzebna jest współpraca klubów, potrzebna jest współpraca policji, potrzebna jest współpraca wojewody i na taką współpracę liczymy. Ta ustawa otworzy dyskusję o tym, co powinno się dziać na naszych stadionach, jak to bezpieczeństwo powinno wyglądać. I mam nadzieję, że ta ustawa zyska przychylność wśród posłów PiS-u i wśród naszych rządzących. To są dojrzałe absolutnie propozycje, bo odpowiadając na te wszystkie zagrożenia, które wokół stadionów ostatnio obserwowaliśmy w ostatnich 3 latach, tak jak powiedziałem, uważamy, że trzeba wprowadzić instytucję dożywotniego zakazu stadionowego za recydywę. Jeżeli ktoś wcześniej miał, tutaj proponujemy w tej nowelizacji, już orzeczony zakaz stadionowy, sędzia będzie mógł, jeśli po odbyciu tej kary zakazu stadionowego w ciągu następnych 2 lat dokona kolejnego przestępstwa czy wykroczenia dany kibic, sędzia będzie mógł orzec dożywotni zakaz stadionowy. Nie ma tolerancji dla tych, i to będzie dotyczyło zakrywania umyślnego twarzy. Oczywiście celem tego, aby nie można było kibiców zidentyfikować, to będzie dotyczyło przestępstwa, wykroczenia, które polega na wkroczeniu, wbiegnięciu na teren rozgrywania zawodów sportowych i to będzie dotyczyło wnoszenia, użycia, rzucania rac. Te trzy przewinienia będą w ten sposób równo traktowane. Koniec z tolerancją. Będzie zasada zdecydowanego w tym zakresie działania. Wprowadzamy również trochę po konsultacjach z organizatorami naszymi zapis o będziemy karać pomocnictwo, bo dochodzi do tego, my nie jesteśmy dyletantami z PiS-u, którzy nie wiedzą, co się dzieje, skąd się te race na przykład pojawiają na stadionach. Pojawiają się dlatego, że służby i pracownicy około stadionowi wprowadzają te race, nie wiem, w cateringu, albo pomagają służby ochrony, albo ktoś od organizatora. I tutaj będziemy karać indywidualnie osoby. Jeśli się jej udowodni, to my proponujemy kary wysokiej grzywny, jak również na przykład, jeśli to dotyczy licencjonowanej ochrony, która powinna chronić wszystkich przed tego typu zdarzeniami, zgodnie z prawem, które jest, chcemy, żeby taka osoba traciła na pewien okres uprawnienia wykonywania zawodów od roku do 5 lat. Zero tolerancji na współpracę między służbami ochrony a kibolami. Uważamy, że z tym trzeba skończyć. Tu chcemy pomóc organizatorom, aby byli zabezpieczeni też w tak zdecydowany sposób. Oczywiście podnosimy również kar grzywien za te wszystkie wykroczenia i przestępstwa. Zdecydowanie. Często to jest podniesienie z 2000 na 10 tysięcy kary grzywny. Dlaczego to robimy? Dlatego też, że wiemy, że często kibice, którym udowadnia się pewien czyn, otrzymują karę grzywny najniższą na poziomie w tej dzisiaj około 2000 i potem wiemy, że jest taka solidarność tych kiboli, że oni się zrzucają na tą jedną osobę. Także jego to bezpośrednio, tak indywidualnie nie dotyka, bo ta kara finansowa. W związku z tym podnosimy to wszystko. To wszystko ma spowodować, że po pierwsze organizator będzie się czuł komfortowo, bo też wprowadzamy wyższą karę grzywny dla osoby, która znieważy, nie będzie posłuszna wobec komunikatów, ostrzeżeń służb stewardów i służb informacyjnych. Czyli każdy pracujący dla organizatora, jeżeli
będzie zwracać uwagę kibicowi, a kibic się do tego nie dostosuje, będzie mógł zostać ukarany karą grzywną nie od 2000, tylko od 10 000. Dlatego, że uważamy też, jako Platforma Obywatelska, że nie powinniśmy iść drogą, którą niektórzy nieraz mówią, żeby zbawiła tą sytuację, żeby wprowadzić na teren stadionów z powrotem policję. To już kiedyś było. To jest nieskuteczne. Na świecie się tego nie stosuje. Nie stać nas, abyśmy jako społeczeństwo płacili policji, żeby ona od samego początku do końca uczestniczyła w procesie zabezpieczenia imprez masowych, sportowych, meczów piłki nożnej. Absolutnie na to nie możemy pójść. Oczywiście w sytuacjach szczególnych policja jest do dyspozycji organizatora, ale to mają być wyjątki. Stewarding, służba informacyjna powinna wystarczyć, żeby organizator zabezpieczył imprezę masową. To są te zmiany. One są kompleksowo dopełniają według nas te braki, które powinny ostatecznie wystraszyć wszystkich tych, którzy chcą zakłócić wydarzenia sportowe. Jesteśmy oczywiście dzisiaj tak, po Euro 2012 udanym, cały czas rosła widownia w Polsce. Zwróćmy uwagę na to, że wysiłkiem społeczeństwa również wybudowaliśmy nowoczesne stadiony, to co Adam mówił. I mamy ich naprawdę wiele. Mamy najnowocześniejszą infrastrukturę. Ona nie może stać pusta. Ona musi być dla społeczeństwa. I dlatego według mnie te zapisy służbom pozwolą i oczywiście organizatorom pozbyć się wszystkich tych, którzy zakłócają albo dążą do zakłócania tego święta, jakim powinno być zawsze wydarzenie sportowe. Ja jeszcze na sam koniec chciałem dodać to, co powiedziałem przed chwilą, że bardzo ważna jest współpraca klubów, policji, wymiaru sprawiedliwości, żeby wszyscy ci, którzy chcą popełnić przestępstwo na stadionie, byli przekonani o nieuchronności kary. Czyli ten chuligan, który wchodzi i zakrywa twarz na stadionie, czy ten chuligan, który bierze i odpala racę, musi o tym wiedzieć, że za to, co zrobił, czeka go nieuchronna kara. I dopiero wtedy trzy razy zastanowi się, czy tą kominiarkę założyć, czy odpalić pracę. I mam nadzieję, że do takiego porozumienia między tymi wszystkimi czynnikami dojdzie. A ja jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć, którą chciałbym, żeby Państwo też zrozumieli. Platforma Obywatelska nie chce zamykania trybun, nie chce zamykania stadionów, bo często kibice są poszkodowani przez te wąskie grupy interesów, które zakłócają porządek. Bo potem jest kara zbiorowa. My chcemy i te propozycje są skierowane, żeby wyeliminować jednostki, te złe jednostki, po stronie działające zarówno organizatora, który zleca pewne zadania pewnym służbom, jak i po stronie kibiców, którzy się kibicami na pewno nie powinni mianować.